Elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze The Last of Us Part 2. Czyli generalnie druga część słynnej przygody The Last of Us. To jest moje... Jestem świeżo po zakończeniu pierwszej części, jak i DLC. Więc gram całkowicie na świeżo. Gram oczywiście w grę pierwszy raz. Nigdy nie grałem. No i co? Chyba nie ma na co czekać. Chyba po prostu lecimy. Lecimy z tym koksem. Mamy teraz różne poziomy trudności. Teraz jest już troszkę inaczej. Mamy bardzo niski. Niski, czyli mniej wymagający niż poziom średni. Składników jest spora, przeciwnicy są mniej niebezpieczni. Pozwala przeżyć przygodę w optymalny sposób. Ograniczona liczba składników. Dla osób, które lubią prawdziwe wyzwania, znikoma liczba składników. Jeszcze bardziej niebezpieczni wrogowie oraz przetrwanie. Intensywna, wymagająca rozgrywka, która stanowi prawdziwe wyzwanie. Składników jest w niej jak na lekarstwa, przeciwnicy są wyjątkowo niebezpieczni. Tu w ogóle taka ciekawostka, bo w pierwszej części nie było, też było 5 poziomów, tylko że ten środkowy był trudny. Teraz troszeczkę zmienili, że jest jeszcze bardzo niski i niski. Pozwala przeżyć przygodę w optymalny sposób, ograniczona liczba składników. Zagramy sobie na trudnym. Najwyżej w trakcie gry zmienimy poziom trudności, jak faktycznie będzie tak trudno. Zagram sobie na trudnym, dlatego że pierwszą część przechodziłem na trudnym. No, mogę zmienić w dowolnym momencie. Dobra, zaczynamy! A, to jest ładowanie. Myślałem, że to już jest początek cutscenki, tak się zastanawiam. Co się tutaj do cholery dzieje? A, to tylko takie ładowanko. A, to chilling. Czyli jeszcze nie ma żadnej akcji. Czekamy, jak się załaduje i dopiero zaczynamy. Jak pamiętacie, jedynka skończyła się dosyć... pod dużym znakiem zapytania tak naprawdę. Joel zachował się, jak się zachował. Sony Interactive Entertainment prezentuje grę studia Naughty Dog. Jak to się stało? Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w te mrzonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopuł. Umarłamy. Jezu Chryste. Doktorze! Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy. Jezu Chryste, Joel. Coś ty odjebał. Coś ty zrobił. Ocaliłem ją. Aż mnie ciarki przeszły, szczerze mówiąc. No dalej. Pilnujcie wyjść! Nie dajcie mu zjadać! Niech
To dużo. Ile z tego wie? Nic. Powiedziałem, że przeprowadzili badania. I że... jej odporność to nic. Uwierzyła ci? Nie powiedziała, że nie. Musimy wracać. Powiem wam, że aż mnie ciarki przeszły, kiedy on o tym opowiadał. Tak więc tak zaczyna się nasza epicka przygoda. Jam jest Joel, ten, który zabił. No, muszę przyznać, że świat się zmienił trochę od pierwszej części. Nie no, żartuję, nie zmienił się ani trochę. Dobra, pędzimy sobie za naszym przyjacielem. Nie, przepraszam, za naszym bratem, Tomkiem. Gdzie w tej chwili jest Ewelina? Znana też jako Ewelina Scyzoryk? Pewnie niedługo się dowiemy. W tle gra piękna muzyka. I w tym klimacie przyjdzie nam poznać świat, z którym się ponownie zmierzymy. Tak, chwila konsternacji, nie wiem czy nie za cicho jest wszystko ustawione, wiecie co? Poczekajcie chwilę. Dajcie znać. Nie, dobra, chyba jest git. Troszkę tam ustawienia pozmieniałem, ale chyba jest okej. O, muszę skoczyć. No, ładnie, ładnie zrobiłeś to, koniku. Dobra, teraz pędź za Tomkiem. Idziemy się pewnie spotkać z Eweliną Scyzoryk. Ale może nie idziemy. W sumie ciężko powiedzieć, czy teraz nie jesteśmy na jakimś polowaniu. To jest prawdopodobnie już tak kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. O kurde, powiem wam, że taki skok graficzny jest na... naprawdę... fajnym poziomie. Fajnie to wygląda teraz już. Muszę powiedzieć, że mi ta sama konsola, grafika skoczyła troszkę do przodu. Minimalnie, ale widać trochę lekki postęp. Jest i nasza prawdopodobnie baza, w której żyjemy. Och, miasto, w którym przyszło nam żyć. To właśnie tutaj nas Tomek pewnie przyjął. No chodź. Spoko, wezmę je. Idź już. Na pewno? Tak. Dobra. Jeśli chodzi o naszą rozmowę... postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu. Na razie, Tommy.
I tak właśnie zaczyna się nasza przygoda. Przygoda Joela i w dużej mierze Eweliny Scyzoryk. W świecie The Last of Us Part 2. Jest i chyba nasza główna bohaterka, Ewelina Scyzoryk. Bo tak ją nazwałem w poprzedniej części, kto oglądał ten wie. Już widać, że trochę wyrosła. Halo? Eli? Ewelina Scyzoryk. Bo tak się zje. Czy w tej części też ma scyzoryk? Przekonamy się. Prawie dostałam zawału. Pukałem, ale... Hej. Hej. Co jest, Joel? Tak wpadłem. Wiesz... Ludzie cię chwalą. Mówią, jak sobie radzisz, że bardzo... Pomagasz. Świetnie. O, coś ją gryzie. Byłem na przejażdżce z Tomim. I... powiedział dowcip. I pomyślałem o tobie. Aż, kurde, jak to szło. Coś o zegarze. Co... Joel, jest dość późno. Kilka godzin muszę wstać. Tak, wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę. Co to? Niektórzy mówią na to gitara. No co ty? Zagrać ci coś? Okej. Co ona taka opryskliwa? Dojrzewanie, nastolatki, te sprawy. Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Nie będę. Słowo. Ufam ci. Poczekaj, co teraz?
No, także tak. No... Mogło być gorzej. Zawsze to coś. Dobrze ci poszło, Joel, nie przejmuj się. Jest twoja. Co? Nie, 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 zupełnie się na tym obiecałem, nie znam. Obiecałem, że nauczę cię na niej grać. Prawda. To co, może jutro zaczniemy? Dobra. Okej. Okej. Czy... Pamiętasz ten dowcip? Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci. Ale głupie. Prawda. Dobranoc. Jakaś taka smutna jest, co nie? Ale budowanie napięcia, to trzeba przyznać, że tutaj mają takie ambienty, aż po prostu ciary przechodzą czasami, jak muzyka dochodzi do moich uszu. Cztery lata później. O kurde, jak ten czas szybko leci. To ile ona już teraz ma? Tak około z dwudziestki? 22? Coś koło tego, co nie? Nie wiadomo, kiedy były te 4 lata wcześniej. Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja... Pocałowała mnie. Tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego. Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj. Całowałaś Dinę? O. Myślałam, że... Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz. Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nigdy bym... W mordę, ale syf. Jaja sobie robię. Zwisa mi to. Rusz się. Dupek z ciebie. To jednak było trochę słabe. Zbieraj się, bo się spóźnimy. I zaczynamy naszą przygodę. Kurde, śmierdzę. Śmierdzę właśnie, trzeba prysznic wziąć. Tak, i zaczynamy naszą przygodę w The Last of 2 Part 2. Co, to drugi, cały czas to powtarzam, mam w ogóle koszulkę ładną dotyczącą dokładnie tej serii. No i co, no i lecimy. I tak nasza jest nasza bohaterka, która ma prawdopodobnie 20, 21, 22 lat. Dobra. Gdzieś w tym przedziale. Mamy oczywiście pistolet, już trochę dorosła. Jest motherfuckerką. Nadal nie wie o tym, że Joel ją zrobił w bambuko. Ale sobie żyje. W pewnym sensie zrobił ją w bambuko, szukał, ale z drugiej strony dzięki niemu przeżyła, więc to są jakby dwie strony medalu. Z jednej strony ludzkość nigdy nie wynalazła leku na ciężkiego wirusa grasującego po świecie i miliony istnień nie zostało ocalonych, ale z drugiej strony Ewelina Scyzoryk nadal żyje. Dla do Joela było to dużo ważniejsze. O! Joel już stał? A propos. Na północy pojawili się zarażeni. Maria wysłała go z Tomim na zwiat. Do dupy. No, raczej sobie nie pospali. Nie to co po niektórzy. Spadaj. Właśnie wstawałam. No serio. Masz wszystko? Tak. Załóż rękawiczki. Kurde, jakie takie dbanie o szczegóły. Zakładanko rękawiczek. Ale najważniejsze jest to, czy na pewno mam scyzoryk. Dobra, i mamy też ten cały system tworzenia, z tego co widzę.
Tutaj mamy tak, czyli jest szybkość, szybkość w trybie i nasłuchiwania. Szybkość w trybie, proszę się szybciej w trybie nasłuchiwania. Dobra, mamy oczywiście apteczki, to jest szybciej korzystasz z apteczek. Potrzebny podręcznik, a tu są jakieś podręczne, podręczniki szkoleniowe. Tutaj zwiększam maksymalny poziom zdrowia, poruszasz się szybciej, korzystanie z trybu nasłuchiwania, wiadomo. I mamy jeszcze wytrzymałość, i to też, i to jest za piguły. Kiedyś, czy tak powiem, Ewelina tego nie miała, teraz już ma. Tutaj mamy coś takiego jak apteczki, pewnie inne rzeczy, no i oczywiście różne dokumenty, w tym nasz dziennik, między innymi. Dina spytała, czy przyjdę na potancówkę, i dotknęła mojego ramienia. A niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Eli. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Nie spierdol tej przyjaźni, spierdol tej przyjaźni, nie spierdol tej przyjaźni. Szalona noc, czuję strach, radość, niepokój, muszę to odespać. Okej, okay, bardzo ciekawe. I chyba tylko jedną stronę możemy na razie czytać. Nic więcej tu nie ma zanotowane. Czyli krótko mówiąc, leci na Dinę i Dina chyba trochę odzajemnia uczucia, trochę nie, ciężko powiedzieć właściwie. Tutaj mamy jakąś stodołę. W ogóle zobaczmy, czy zostawiamy ślady na śniegu. Czy ta gra jest taka realistyczna? Tak, widzimy, że są drobne ślady na śniegu. Widzimy, że gra ma duży skok technologiczny naprzód. Nice. Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują. Bo... Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę? Ona mnie pocałowała. Przez co Seth nazwał cię niezbyt ładnie? Ta. Joel przywalił typowi? Popchnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. To była bardzo dziwna noc. Fascynujące. Oj tam, oj tam! Melanż jak melanż, nie drąż tym mastu, Jesse. On się nazywa Jesse. Maria chce z tobą pogadać. Zastanawia się, czy będę do ciebie gadać po imieniu, czy może lepsze dla ciebie imię będzie... Chodzi o Setha? Nie wiem. Powiedz jej, że mnie nie znalazłeś. Ty mi wyglądasz na... Na kogo mi on wygląda, co nie? Kurde, nie mam pomyśle. Niech będzie na razie Jesse. Jak wymyślę coś lepszego, to dam ci znać. Hej, słuchaj, z nami w porządku, no nie? Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś... Eli, nie gniewam się. Serio. Patrzcie, jak to wygląda, restauracja barbecue. Wow! I dzieci bawią się, biegają ścieżkami. Wow, jak to miasto wygląda ekskluzywnie. Chyba pierwszy raz jesteśmy w tak prestiżowym miejscu. Wow, kolejna jakaś restauracja. I te ludzie krzyją się przy ognisku, ale super, siema ludzie. Co tam się dzieje? I patrzcie, dzieci się bawią w bałwana i się zjeżdżają sobie. I ja cię kręcę, nigdy nie miałem takiego dzieciństwa, ale super zabawa. Patrz, jaka adrenalina. Ja cię kręcę, ale w tym mieście jest super. To jest taki dziki zachód, tylko że w zimie, co nie? Tak to przynajmniej wygląda. Ło, panie, i jest kolejny jakiś pubik i piesek gdzieś czeka. Piesku, gdzie jesteś? Idę się z tobą przywitać. Piesku! Tu cię nie ma chyba. Ja cię kręcę, ale super! A, tu jest piesek na środku. Hej, Eli! Poczekaj, pogłaskać pieska chcę. O, jest i piesio! Chodź, malutki. Uuu, ale spędzi. No, jest i słodziak, to rozumiem. Dobra, co tam, co to za kolejka? Uła, jakaś wyżera tutaj jest, nice. Ła, ale to się rozwinęło. Cześć, he, ale mnie ze mną się nie przywitasz? Wow, kowala nawet mają, ale super, będzie można tu broń i miecze Excalibury wykuwać. A tutaj co, skóry można kupić? O kurde, jak tu jest wszystko po prostu. Świeże mięso. Nie no, kurde, to miasto jest wyrąbane, Jesse. W zajebistym miejscu mieszkam. Wybacz, że dopiero się tak tym jaram, ale od wieków nie wychodziłam z pokoju. Od 4 lat, więc nie pamiętam, jak wygląda na moje miasto. Chcesz coś zjeść? Kurwa, nie. Padam z nóg, chcę się na... Gdzie Maria? Nie chcę zjeść, tylko chcę się napierdolić, jasne? Dobra, dawaj, barman! Piwo raz i woda! Barman! Halo! Tu jestem, nie mam już 13 lat, możesz mi nalać, naprawdę. Przepraszam. Eli? Jesteś, chodź. Seth ma ci coś do powiedzenia. Nie mam zamiaru słuchać tego świętoszka. Zrób to dla mnie. Proszę.
Set? Co za brzydkie imię. Nazywasz się... Sef? Sebastian. Sefa. Albo Seba. Ja pierdolę. Ej. Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem. Spoko. Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patron. Tak więc zrobiłem wam kanapki. Miło z jego strony. Ze stekiem? Uuu, zjadłem, aż się głodny zrobiłem. Bierz to, Ewelina, nie piecz głupoty. Kanapki ze stekiem, każdy by takie chciał. Uważaj na siebie. Mhm. Dziękuję, Eli. Co tam masz? Żarcie od świętoszka. Ładnie pachnie. Jest twoje. Serio? Jasne. Odprowadzę. Ewelina, ty debilu! To były kanapki ze stekiem! Jak można zmarnować takie kanapki? Ja sam bym takie zjadł! Ewelina! Dobra, koniec tego dobrego. Barman, woda raz! 10 kolejek! Co tu jeszcze mam? Patrz, jak czyta książkę z zaciekawieniem, co nie? Ładna, fajna książka, ale twoja szklanka whisky jest pusta. Tak głupio trochę nie napić się, ci też już jakby wypity. Ten jakby już był trochę podpity mocno, tak zauważcie, co nie? Już jakby ledwo dawał radę. Dobra, wynosimy się z tego miejsca, nie ma co tutaj dłużej siedzieć. Mamy chyba z Diną patrol do zrobienia. Tylko gdzie jest Dina? Ale będzie pod Rivix. Gdy wyruszycie, zastąpcie Tomiego i Joela. Są w terenie już o wiele za długo. Gdzie ich znajdziemy? Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Uważajcie na siebie. Ostatnio ukręci się tam sporo zarażonych. Jasne. Wydaje mi się, że... Chciałem sprawdzić szlak wzdłuż strumienia. Ktoś inny musiałby to zrobić. Wiewióra! Eli, znasz szlak przy strumieniu? Średnio. Dina była tam wiele razy. Niech obie się tym zajmą. No to załatwione. Eli, możemy chwilę porozmawiać? Co znowu? Ja pierdzielę. Chodzi o romans z Diną? Już o tym wiesz? Co jest? Nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem. Maria... Zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał. Jest dobrze. Tak? Tak. Okej. Okej. Przepraszam. Pokłóciła się z Joelem? Trzymaj się. Ajajaj, niedobrze. Joel jest twoim wybawcą, nie możesz się z nim kłócić. Dina, przydziały! Daj mi chwilę! Czyli to jest twoja miłość? Zatować swoją dziewczynę do stajni. Ach, czyli to jest miłość Eweliny Scyzoryk. Hej, Dina! Pogadamy? Hej, dzieciaki! Ja odpadam! No nie! Na długo! Ej, buziu na przywitanie musicie sobie dać. No, buziu! Chciałam przeprosić, że tak wczoraj uciekłam. Nie ma sprawy, rozumiem. Tylko było mi głupio. Czemu? Bo to ja wszystko zaczęłam i... Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach. Byłaś pijana, spoko. Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała. Nie, nie, ja wcale sobie nic nie myślę. Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć. Dobra, powinnyśmy się zbierać. To było dwuznaczne. Au! Co jest? Ja się z wami nie bawię! Bo jesteś cykor, o, będzie trzeba spuścić im łomot. Chcesz mu dojebać? Kurde, gdzie masz łopatę? Lecimy. Sam chciałeś! Lepiej zwiewajcie szczeniaki! Kurde, masz matka, pierdziel! Się! Szybko, szybko! Myk! Headshot! Idziemy na rekord, frajerzy! No chodź tu, cwaniaku! Myk! Zabiję was! Chodź tu, gnoju! Myk! O ty! Myk! Dobra, musimy się bardziej ukrywać. I my headshot! Próbuj tego! No, i patrz na to, sruch headshot! Nie macie ze mną żadnych szans, to jest walka do 10.
Ja nie przegrywam. O cholera, wciu. Dobra, dostałem raz. Masz pierdziel. Wiem, gdzie mieszkasz, ale. O, lepiej się masz śnieg we włosach. Jak, uciekaj. Myk! To nie fair. A macie knypki. Ej! I co teraz? Nie! Nie ujdzie wam to na sucho. No niestety, prawdopodobnie już zginiesz teraz. Tak właśnie jest się rozczarpywanym przez zombie. Bardzo podobna i adekwatna sytuacja. Co to było, że z rozpędu X i Y? A żeby skoczyć? Bo było jakieś takie połączenie X i tego. Dobra, i tak właśnie umierasz. Rozczarpana przez armię zombie. Tak to mniej więcej wygląda w naturalnych warunkach. Dobra, trzeba wracać do roboty. Nie. Sama się o to prosiłam. Dobrze. No ale spuściliśmy im w pierdziel. Dobra robota, Dino. Dino? Dina? Strasznie dziwne imię. Chcę, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chcę pomóc Joelowi i Tomiemu. O, miło, że wysłał nas razem. No. Spodoba ci się ta trasa. Bo wiedzą, że jesteśmy razem. Dobry. Więc taka udana randka trochę będzie, Dino. Dina. Ale będzie randeczka, randewu. Prowadzę je. Dziękuję. Ale będzie randewu. Co tu się dzieje z tym koniem? Przestań, zaraz kończymy. Kto to powiedział? Zaraz kończymy. Okej, okay, może się przesłyszałem tylko. A może nie. Swoją drogą, szybkie odwracanie tu też jest? Nie, pod X-em w każdym razie. Dobra, sprawdzam jak sterowanie działa sprawnie. Dobra, chodź Dino. Albo Dina, jak to woli. Co tam ziom? Uuu, nasze konie. Grzeczna dziewczynka. Mamy gości. Dzięki. Chodź. Dobra. Hej, gwiazdo. O, zobaczcie, kogo przywiało. Tak, tak, tak. To dla ciebie. A to dla ciebie. Ale będzie randewu. Otwierajcie! Spokój, dzieci. Dobra. Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. No. Do dzieła. Ale trzeba przyznać, że miasto mamy niezłe. No dobra, pełna naprzód. To będzie najlepsza randka w naszym życiu. Zobaczysz, Dino. Będzie super. I tak właśnie, wyruszyli w podróż do Joela i Tomka. Żeby ich zmienić, czy coś tam. Klimacik jest. Tymczasem w jakimś domku na zadupiu.
Jakaś taka przypakowana to laska, co nie? Co ci się śniło? Coś gadałam? Trochę zgrzytałaś zębami. Gdzie byłeś? Zobaczcie na jej mięśnie. Ubierz się. Coś ci pokażę. Co? Zaufaj mi. To tak, teraz poznajemy jakąś całkowicie nową ekipę. I również chyba nową bohaterkę, której nie było w pierwszej części. Chodź, tędy. Czyli mamy nową bohaterkę, nie wiemy nawet do końca w sumie jak ma na imię, bo w sumie nie wiem czy było napisane podczas dialogów, więc załóżmy, że nie wiemy jak ma na imię, może dowiemy się w następnej części. Tak czy siak, czy to będzie ktoś ważny? Czy to jest osoba epizodyczna, która teraz zginie w jakichś tajemniczych okolicznościach? Tego dowiemy się w następnym odcinku, a teraz Elo!